Hejka, z tej strony Duszykalek! Hejka, co tam u was? Patrzcie, jak ja mam macki, jak jestem bialutki! Tylko coś latać nie mogę, tak średnio, no muszę się nauczyć, jestem jeszcze za mały, żeby latać. Ale widzicie, co tam jest, takie białe? Tam jakiś klocek jest, może tam są pszczółki duchowe, takie duszki małe, w kształcie pszczółek, to może zobaczymy, co tam jest. O, tata! Cześć, tato, ale teraz się posuń, tatuś, bo ja tu wyścig robię z widzami. Dobra, to widzowie, robimy wyścig, uwaga, to będzie pierwszy wyklikający łapkę w górę, czy ja dobiegający do tamtego ula z duszkami. Za 3, za 2 i za 1 i lecimy, się biegniemy, bo jeszcze latać nie umiem. Pyk, pyk, pyk. Jeszcze szybciej, szybciej, szybciej. No nie, ja muszę tu na górę wejść i... Okej, okay, jestem. I patrzcie, tutaj małe pszczółki takie są duchowe, widzicie? Takie niebieskie, one latają tutaj dookoła ula. Wow, jakie to urocze jest, jakie słodkie. Tata, tata, chodź tutaj, zobacz, jakie pszczółki tu latają, widzisz? Dookoła mnie latają, jakie słodkie. Takie jak my, one też są duszkami, tatuś. Jejku, tata, jaki ty wielki jesteś. Wow, jesteś taki potężny, masz takie wielkie macki i ty umiesz latać. Tato, poleć do góry, poleć tam jak najwyżej, pokaż jak się lata, pokaż, tato. Ale ty, nie jedz tego ula, tatuś, do góry, poleć, poleć, leć, 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 pokaż jak się lata. Uuu, ale lata, patrzcie, ja też tak kiedyś latać. Dobra, tata, chodź na dół. Daj mi jakieś zabawki, ja chcę się pobawić. Ja bym się pobawił jakimś, nie, misiem albo klockami jakimiś. Tata, tata, chcę się bawić. Ej, co to jest? Coś białego? Biały motylek. Wow, ej, patrzcie, mam... O, nie widać, jak tak latam. Mam białego motylka, jaki ładny. Czekajcie, ja to wyrzucę przed siebie. Widzicie, jaki ładny motylek? A to co to jest? Karton? Tata, po co mi karton? Mogę zbudować bazę z kartonu, tak? To czekajcie, idziemy do tamtego domku. Ja tutaj zobaczę sobie, jak... Czy tutaj mogę położyć jakoś ten karton? Dobra, czekajcie. Do środka wejdę może. O nie, tutaj wieśniak jest, to przepraszam, nie chciałem. No, czy ten karton mogę jakoś wywalić? Chyba nie. Halo, karton, kładź się, no nie mogę zrobić bazy z kartonu, dobra. Bez sensu to, a to co to jest? Papierowy samolocik? Patrzcie, ja mam papierowy samolot. Tato, nie lataj tak blisko mnie, bo nic nie widzę, zasłaniasz mi cały świat. Komputer, a to za chwilę, czekaj, ja tutaj na razie samolocikiem sobie ten porzucam. No nie mogę rzucić samolocikiem, halo, czekajcie. I siu, leć! O, poleciał, widzieliście jak latał? Trochę, no nie za daleko poleciał, ale no nawet. Dobra, tata, co ty mi tu dałeś? Komputer jakiś? A jak to się włącza? Ja jestem za mały, po co mi pajęczyna? Tata! Te pająki są, fuj! Ja nie lubię pająków, ja się boję. Dobra, ej, no co ty mi tyle wrzucasz tego? Po co mi dywan? Po co mi dywan, tata? Do domu, przy domu nawet nie mamy. Czekaj, ja to odłożę. I śnieg, śnieg, we wiośnie. Tato, wiosnę mamy, tutaj coraz cieplej się robi, a ty mi śnieg wrzucasz. Oj, tata, co jest? Dwa śniegu się postawiło. Dobra, ja nie wiem. Tato, jak się włącza ten komputer? Ja jestem za mały jeszcze, żeby go uruchomić. Ja nie wiem, jak tu się klika coś. Tata, co? Co ty? O! Nie ma grajek? Okej, okay, karę mam, okej. Okay. Łóżeczko! Patrzcie, możemy poskakać na łóżeczku. Hopsa, hopsa. Napiszcie w komentarzu, czy ktoś z was też tak skacze jak ja ten po łóżeczku swoim. Hopa, hopa, hopa. Bo łóżko to trochę jak trampolina czasami jest. Dobra. To jest ten karton. Tu mamy motylka mojego. Tato, co jeszcze mi pokażesz? Tatuś, tatuś. Weź mi jeszcze jakąś zabawkę, rzuć ładną, taką, wiesz, mógł się pobawić nią, czy coś. Co to jest, tatuś? Co to za bloki są? Czemu ja to mogę rozwalać? Czemu to zielone jest? Chroma blok. Co? Co ty, tata, stawiasz? Jakie bielutkie bloki są? A taka ścieżka jest. Tato, a to są jakieś bloki duchów? O jacie! Widzowie, patrzcie, mamy bloki duchów. Wow! Bo tutaj musimy zbudować własny wymiar dla duchów, tak? Tak, na statuciu. A tato, a nauczyłbyś mnie latać? Bo ja też chciałbym tak jak ty latać. Pokaż jak mi się to robi, pokaż jeszcze raz jak się lata. Tata, powiedz do góry. A co to pisze na tabliczce? Niech widzowie zostawią suba. Dokładnie, widzowie, zostawcie subika. Patrzcie, dla duszka Alka. Zostawcie czerwonego subika. Tak czerwonego jak ten kwiatuszek. Ten taki czerwony. I żeby był szary jak ta skała. Widzicie tę skałę?
Taki ma być na dole czerwony przycisk, tego taki szary ma być. Dobra, to teraz tak, widzowie. Tato, ja chcę latać. Tato, naucz mnie latać, proszę. O, patrzcie, jak on, co ty, podnieś mnie chcesz, tata? Ale ja, nie dasz mnie złapać, jak. Tata lata, patrzcie, ja też chcę tak. Tato, czekaj. Podskoczę, czekaj, skaczę, też lecę, patrz, udaje mi się. Albo jednak nie udało mi się. Tato, jak się lata? Weź mnie naucz, napisz mi tabliczkę, jak mam latać. Pokażesz mi, proszę. Bo ja chcę też latać, jak ty. Chcę być takim fajnym duszkiem, latającym. Co to jest? Playback button. Co to jest? Tato, co ty mi rzucasz? Czerwony przycisk mi rzucił. Subskrypcję, patrzcie, subskrypcja tutaj przed nami jest. Ale ona ma być szara. Widzowie, ona jest czerwona, ale ma być szara, widzicie? No, tata, napisz mi, jak się lata. Napisz mi tabliczkę. No co to jest? Czy to jest zlew? Po co mi zlew? Ja tutaj nie mam jak się umyć, nawet jestem duchem. Ja nie mam co myć, ja się nie brudzę, tatuś. O, dobra, tata. Weź coś, nie, no masak. Synek, zaraz nauczę. Okej, tato. Ojejku, ale ty tabliczek napisałeś. Co tu napisałeś? Czekaj. Chodź za mną, zaraz cię nauczę latać. Okej, to tato, idę za tobą, biegnę. Chodź, pokaż mi, jak się lata, naucz mnie. A widzicie, tatuś mnie nauczy latać i będę fajnym duszkiem, takim latającym. Dobra, czekajcie, idziemy. Dobra, coraz wyżej. Tutaj. Uwaga. I co, tata? Wyszliśmy na górę i po co tutaj wchodziliśmy w ogóle? Bo co, bo śnieg to jest? Ja wiem, że ty śnieg lubisz, ale po co ja tu wchodzę? Jakie schodki mi tutaj buduje? Ej, tata, bo ja wejść nie mogę. O, razem. No i co teraz? I tu jakiś most budujesz? Ale uważaj, bo ja spadnę i co będzie? Tata, czemu ty budujesz taki wielki ten? Tato, czemu ty takie budujesz wielkie? Tata, co ty tam piszesz? Tatuś, tata. Co tam pisze? Odwróć się w moją stronę. Tata, chcę latać, ale to jest wysoko. Ja się boję, ja ulek wysokości. Tata. Muszę skoczyć? Co? A jak to skoczyć muszę? Ale ja się boję. Nie, tata, ja nie skaczę. To jest niebezpieczne. Co? Na pewno. Ale po co mam skakać? Po co mam skakać? To co, to jest jak ptaszek? Że jak wyskoczę z gniazda, to się nauczę latać? Bo będę musiał przetrwać? Czy coś takiego? Ojejku, tata, ja się boję. Widzowie, zostawcie łapkę w górę i subika na duszka, żebym dał radę, bo ja się boję, to jest niebezpieczne. Ojejku, na 3, 2, 1. Dobra, czekaj, tata, czekaj, dobra, okej, jestem gotowy. Wdech. Ale to wysoko jest, widzowie, dobra, za 3, za 2, za 1. No i skaczę! Opa! O, lecę! Ja latam! Widzowie! Udało się! Ja latam! Patrzcie, widzowie! Udało się! Przeżyłem! Tato, udało się! Tato, ale co taki dzień taki mniejszy już jesteś? Tato, udało się! Ja latam! Nauczyłeś się latać? Tak wiem, tata, patrz, ja z góry lecę! Jo, jakie wysoko latam! Jacie! Ale ja wielki jestem! Jestem już pełnoletni, patrzcie! Jestem wielkim duszkiem! Ja latam! Jezu, jak super się lata! I teraz sium, w dół lecimy! Jak samolotem, i teraz w górę się wznosimy i lecimy na samą górę po tą świnkę i lecimy! Tato? Co to był za wybuch? Tato, co to za kule ognia są? Ale ty strzelasz kulami! Ja też tak chcę! Tata, naucz mnie! Wow, prawie na mnie trafiłeś! Wow, ale to super jest! Co jest? Ja też tak chcę! Tato, weź, no, idzie tym strzelisz teraz tą kulą. I dwie kule. Ja mam się aha, bo tu trening jest, tak? Ja mam, jakby ty tworzysz te kule, a ja mam strzelać nimi, ta? I w ten sposób się nauczę, jakby kontrolować to, tak? O to chodzi? To tato, to stwórz mi kulę taką ognia, to ja spróbuję strzelić tą kulą, dobra? Tata, weź to stwórz taką kulę mi. Co tam pisałeś? Strzel. Dobra, to musisz stworzyć taką kulę mi, tatusiu. Musisz ją, nie wiem, wypluć, wytworzyć. Aha, i teraz mam strzelić. Dobra, to ja strzelę w ten budynek, dobra? Za 3, za 2, za 1 i pyk! Wow! Strzeliłem! Tato, udało się! Jeszcze raz! O, teraz wyżej. I dwie kule, 3 kule mam strzelić, 4 kule mam strzelić. Aż dobra, tato.
To ja próbuję wycelować w tamten domek i raz. Pa! Trafiłem! Też raz. I pyk! I poleciało! Jeszcze jedno. Okej, okay, ta, leci! Pyk! I dolnie w okienku! O, szyba pękła, dobra. A teraz może strzelę w tego, w tamte koniki, czekajcie. Uwaga. I pyk! Wow, co ja trafiłem? Wybuchło mi przed twarzą. Ała, bolało. Tato, gdzie ty strzelasz? Tato, gdzie jesteś? Ja cię nie widzę. Wow, jeszcze więcej kul. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz jeszcze wyżej musimy strzelać. Dobra, to teraz z góry strzelamy. Ostatnia próba to chyba jest, ta ostateczna taka. Tato, to jak strzelę tymi kulami, to weź mnie naucz wytwarzać te kule. Dobra, to czekajcie, ja zrobimy taką szybko. Pyk, jeden. Tata, odsuń się. Ja muszę je zestrzelić. Co ty zrobiłeś? A, dobra, zjadłeś kulę. No to lecimy, jedna kula, druga kula i trzecia kula, płoć, rozwalamy całą wioskę. Dobra, tata, nie twórz już tej kuli, teraz mnie nauczysz, jak się robi te kule, dobra? Ja spróbuję, wow, tata też strzelił, razem strzeliliśmy, jak fajnie, jak tatuś z synkiem normalnie. Wow, tata, gdzie ty tam strzelasz, tam wioski nie ma. Dobra, tato, chodź na dół na ziemię, wytłumaczysz mi, jak to się robi te kule, dobra? Chodź, nauczysz mnie, napisz mi, jak to się robi. Muszę jakiś wdech wziąć, muszę, nie wiem, tak z serca to, z żołądka, muszę, ja pluję tym, tata, musisz mi napisać, jak to się robi, bo ja nie wiem. Ja tylko umiem, nie wiem, celować tym teraz, bo ty tworzyłeś się kule, ja... Łoj, ja silny jestem, rozwaliłem klocek naraz, dobra. Tata, teraz będziesz mi napisać, jak to się robi, bo ja też chcę tak pluć kulami jak ty. Też chcę być taki potężny jak ty, tatusie. O, dobra, co tam napisałeś mi? To nie ta tabliczka. Do zrobienia tych kul musisz urosnąć. Urosnąć muszę? Ale nie, ja dam radę, czekaj. Wezmę się, skupię. Czekaj, dam radę. Muszę pełną moją moc użyć, tata. Jejku, dobra. Tata, dałem, patrz, tata, mam kulkę swoją pierwszą, pierwszy red mój ten, wybuchowa kulka. I uwaga, strzelenią, pyk, o, i wybuchła mi, to chyba moje jeszcze tak nie działają dobrze. Tata, jeszcze raz spróbuję, dobra? Muszę jeszcze tak się skupić, jeszcze raz, żeby lepszą wytworzyć. Dzięki, tata, brawo, jeszcze raz spróbuję, czekaj. O, patrz, wytworzyłem kolejną kulkę. Dobra, teraz nią strzelę. Teraz ona może nie wybuchnie mi. Czekaj, pyk. Poleciała i wybuchła tam. Udało mi się, tata. Patrz, udało mi się. No, a teraz wytworzę więcej tych kul, pa. Jedna, druga, trzecia. Ojej. O, patrz, trzy kule stworzyłem, tata, pa. Dobra, teraz strzelam, uwaga. Jedna kula leci, puu. Poleciała prosto w wioskę. I teraz kolejna, pyk. No ta, ej, leć, o, w farmę trafiłem, podpaliłem farmę, ja. Dobra, i w domek, jo, patrz, podpaliłem domek, ej, pali się, ja. Ej, tato, patrz, ale teraz dam radę zrobić taką największą kulę, tylko jak się da, czekaj, tylko się skupię, uwaga. I, czekaj, i, dobra. O, dobra, jejku, aż mi się w głowie zakręciło, czekaj, czekaj, bo mi się tutaj wszystko tak dookoła, jacie. Tata, patrz na to, to będzie wybuch. 3, 2, 1 i pyk! Pyk, no, ej, nie leci. O, poleciała. Okej, okay. Strzeliłem. Co? Jak, ale wybuch kozacki. Tata, widzisz to, co ja zrobiłem? O, jaki wybuch, tato, ale to kozackie było. Chodź, piąteczka, tata. Ej, tata, to jakiś taki mniejszy się zrobiłeś, mi się wydaje. Tato! Jaki ja jestem gigantyczny! Co jest? Ej, pa! Ty możesz wlecieć we mnie, tata, gdzie jesteś? Pa, chodź tutaj, pa, ja teraz cię wchłonę normalnie, pa. Tutaj wlatuję w ciebie i patrz! Ja jestem dosłownie 40 razy większy od ciebie! Co? Ty możesz latać we mnie jak w jakimś domku! Jaki ja jestem gigantyczny! Ej, ja pa, stanę tutaj w środku wioski i ja tą całą wioskę pokrywam normalnie! Jaki ja jestem gigantyczny! Ja, ale teraz jeszcze bardziej się skupię, jeszcze bardziej rozwalę tą kulę. Czekaj, skupię się. I dobra. O, stworzyłem kulę. I teraz ja się boję, że wszystko wysadzę teraz. O, dobra, uwaga, będzie wybuch. 3, 2, 1 i... Leć kulo, patrzę na to i... To chyba słabo zrobiłem tutaj. Dobra, jeszcze raz się skupię, czekajcie. O Jezu,
Patrzcie, jaki wielka kula. Dobra, teraz ona wybuchnie. To tak strzelę tam bardziej w tamtą górkę. Czekajcie. Uwaga, 3, 2, 1 i pyk. Poleciała, uwaga, i patrzcie, jaki wybuch. Wow, jak ten ogień się rozprzestrzenił. Dobra, to ja chcę jeszcze większą kulę. Dobra, czekajcie, ale muszę się skupić teraz. Wdech, wydech. Wdech, wydech i dobra, uwaga, tworzę kulę i... Pum! O Jezu! Ała! Wybuchłem! Ała! Ej, za duża kula! Ała! Chyba mnie rozerwało! Ała, boli mnie wszystko! Albo... Ej, w sumie nie boli mnie nic. Ej, jakiś taki leki się czuję. Tata? Gdzie jesteś? O, co się stało? Nie, czy ja wybuchłem? Nie, jestem sobą, ale jestem duchem, ale takim innym duchem, nie jestem takim, o jak tatuś tam lata, tylko jestem duchem takim, co wybuchłem, nie, chciałem zrobić zbyt wielką kulę, co ja zrobiłem, nie, Wisowie, chciałem zbyt wielki wybuch zrobić i ta kula we mnie wybuchła, za długo trzymałem ją w sobie, tato, widzisz mnie? Tato, weź i pomów, ej, czekajcie, a tata mnie nie widzi, tato, ej, jesteś też duchem, czemu ty mnie nie widzisz? Tato, odwróć się do mnie, tato, w drugą stronę jestem, tato, no czemu latujesz? Tato, opowiedz, nie? No, on mnie nie widzi, co jest? Nie, ja myślałem, że duchy się widzą nawzajem, tylko że jestem innym duchem teraz. No nie, widzowie, co ja zrobiłem? Wziąłem, wysadziłem się i teraz jestem duchem, takim innym, bo to było od narodzin do śmierci, widzowie. I patrzcie, teraz jakby przeżyłem cały ten świat, znaczy całe życie przeżyłem ducha Gasta. Byłem najpierw małym duszkiem, który dostał zabawki od tatusia. Potem nauczył mnie latać. Potem jak już byłem większy, to nauczył mnie strzelać takimi fajnymi kulkami wybuchającymi. A potem jak wysadziłem parę tych kulek, to potem byłem jeszcze większy i chciałem jeszcze większe wybuchy, ale przesadziłem i wysadziły mnie te kulki. I teraz się, no nie ma mnie już, tata mnie nawet nie widzi. Pewnie się martwi ode mnie. Ale jeżeli wam się podobał ten odcinek, widzowie, o, czemu jest tak nisko, czemu taką kamerę dziwną. Ale jeśli wam się podobał odcinek, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Napiszcie w komentarzu, czyje życie byście chcieli zobaczyć. Może Widera, może jakiegoś, nie wiem, szkieleta, pająka. Napiszcie mi w komentarzu. I wpadajcie również na kanał do Sepka. On ma swój kanał, on dopiero zaczyna. Możecie go zasubskrybować, zostawić mu łapkę w górę, napiszcie w komentarzu coś miłego, no i widzimy się w kolejnych materiałach, no to na razie, no i cześć, a ja no będę latał koło mego tatę, czekając aż on dołączy do mnie i razem będziemy takimi duszkami, to cześć widzowie, pa pa!